Adam Szmisiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Czesław Fiodorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pan Czesław prosto praktycznie z objazdu granicznego. Spokój na granicy, wszystko gra? Na polsko-niemieckiej granicy. Wszyscy czekają na deszcz po obu stronach, czyli to jest taka cisza przed burzą. Zatem skoro jest cisza przed burzą, to znaczy, że jest oczekiwanie na burzę, chociaż uspokajam, że po niemieckiej stronie nie czekają na burze polityczne, bo to u nas zaczyna się ta burza polityczna, ale oczywiście mamy wspólną granicę, wspólne troski i chyba na zawsze musimy rozumieć, że to, co dotyczy nas, dotyka sąsiadów i od tego, co się u sąsiadów dzieje, bardzo zależy dużo od tego, co u nas i w tym wymiarze dużym, geopolitycznym, no ale też i tym transgranicznym jesteśmy wspólnym euroregionie Szprewanysabub, jesteśmy w wspólnym obszarze oddziaływań i mamy wspólne perspektywy, aczkolwiek jesteśmy w dwóch różnych państwach, dwóch różnych systemach i no co tu dużo mówić o osadzeniu, jesteśmy na różnych tradycjach kulturowych. Ale mamy wiele wspólnych interesów również, bo przecież wiele projektów, które dzieją się, za którymi idą pieniądze unijne, przekładają się zarówno na to, co dzieje się po naszej stronie w ramach współpracy takiej, jak i po stronie niemieckiej. I te projekty też pozwalają na to, żeby podglądać siebie nawzajem i uczyć się od siebie. No tak, to znaczy słowo interes czasami ma takie pejoratywne skojarzenie, że robi się coś dla interesu, nie? Otóż dla interesu chodzi publicznego, powiedzmy. O. No właśnie, to znaczy dla poprawy życia mieszkańców z obu stron, którzy mają prawo i możliwość wyboru, gdzie żyć, co robić, jak sobie ułatwiać życie wzajemnie i jak korzystać z oferty z tamtej strony. Ostatnio podjąłem takie działanie, by skojarzyć nasz szpital uniwersytecki czy klinikę uniwersytecką z kliniką w Kotbu, z Kaltim Klinikum, osadzona na podobnych realiach, bo też na bazie starego szpitala, tak jak nasza stara Bethesda w Zielonej Górze, też spółka po tamtej stronie. Trochę większy szpital w Kotbus, 1250 łóżek, ale z podobnym poziomem oddziaływania na region. Powiem panu, że się wtrącę, jeśli mogę, że byłem nawet świadkiem tego skojarzenia tych dwóch placówek medycznych, bo rozmawiałem z prezesem zarządu szpitala, właściwie tuż po wizycie tych osób, które przyjechały z Kotbus. Co ciekawe, pan prezes powiedział mi, że to nie jest tak, że u nich jest wszystko super, a u nas wszystko w opłakanym stanie, jak się niektórym wydaje, bo mówił, że szeroko otwierali goście z Kotbus oczy, patrząc na niektóre nasze oddziały w naszym szpitalu uniwersyteckim i na sprzęt. Na przykład, którym tutaj dysponujemy. Tak, rzeczywiście. Można powiedzieć tak, że w wielu miejscach my w poziomie technicznym usprzętowienia i przygotowania kadry do jego obsługi jesteśmy już na pewno naprawdę głęboko w Europie. Te warunki techniczne ogólne dotyczące pewnej mniejszej zasobności finansowej nie pozwalają, by formalnie teren wyglądał tak dobrze, budynki wyglądały tak dobrze. Nie ma też tej skali niszczenia. Przecież wiemy, że ze szpitala wszyscy kradną i wynoszą, co się tylko da. I to nie robią ci imigranci albo ci co których straszą z islamu, to my Polacy po prostu niszczymy, kradniemy na wielką skalę. Pytamy, czy w Kotbus coś takiego ma miejsce? Nic. Nikt nie wyrywa kranów, zawiasów i tak dalej. Ale wracając do tego, co jest ważne, to chodzi o to, że my stoimy przed kilkoma wielkimi inwestycjami, choćby Centrum Matki Dziecka, które w Kotbus już funkcjonuje, a zatem można wszystko sobie i pod względem technicznym, ale też organizacji pracy ułożyć. O tym też mówił pan prezes, że trzeba podglądać właśnie Niemców, bo skoro oni, no słynący właśnie zresztą z takiego uporządkowania od A do Z wielu rzeczy, nawet pod względem procedur, mówi, no jeśli oni już to zrobili, to dlaczego z tego nie skorzystać? Tak? Ja się cieszę, że obaj szefowie mi zaufali, bo taka jest moja rola kojarzenia różnych instytucji, różnych dziedzin. Akurat pan Broderman i pan Działoszyński, widzę, że między nimi jest chemia, oni chcą ze sobą współpracować. A to też ważne bardzo. Właśnie
właśnie, czasami to obserwuję, że inicjuje kontakty, potem to umiera albo się to rozwija. Tutaj jest rzeczywiście taka potrzeba, bo szpitale służą nam najbardziej. Bardzo ciekawe były spostrzeżenia dotyczące patomorfologii, bo my mamy fajnie rozwiniętą patomorfologię, natomiast Kodbus ma bardzo ciekawe, bardzo rozbudowane laboratoria. My często korzystamy z Krakowa. No, przypomnę, że Kraków jest trochę dalej, zresztą z prywatnych laboratoriów, więc do tych badań patomorfologicznych być może będziemy mogli uruchomić Kodbus. Rzeczywiście ogromnym wzorem, zresztą dla mnie od wielu lat o to zabiegam, by apteka szpitalna wyglądała nowocześnie. Jak się spojrzy na aptekę w Kodbus sterowaną numerycznie, gdzie robot wybiera leki, pakuje leki, gdzie jest pneumatyczna sieć przesyłowa. Ma recepty leków z tymi wszystkimi szlaczkami lekarskimi. Wydaje mi się, że ja mówiłem o tym prezesowi, że pierwszą następną inwestycją, którą musi rozpocząć, to jest apteka szpitalna, która rzeczywiście generuje 25% kosztów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście Niemcy są bardzo zainteresowani naszym wydziałem lekarskim. Oczywiście tu chodzi o rzecz bardziej subtelną, bo oni są zainteresowani praktykami studentów. Nasi studenci i tak muszą odbywać praktyki. Czy my jesteśmy w stanie postawić taką szczelną barierę nieprzepuszczalną? Oczywiście, że nie. Ja na to patrzę tak logicznie. Jeżeli już jakiś związany z Zielonogrodzkiem student chciałby szukać swojej pracy czy miejsca pracy w Niemczech, to lepiej niech to będzie Guben, Forst czy Kodbus, bo może tu mieszkać i tam sobie dojeżdżać, by ewentualnie zmienić, by zdobyć doświadczenie. Praca w innym państwie, każdy, kto tego doświadczył, jest wartością dodaną i żadna praca za granicą nie jest gwarancją, że to jest na zawsze. Po prostu to jest rozwój. On jest bardzo nam potrzebny, zwłaszcza, że w tym systemie niemieckim jest wiele procedur, systemów innych. Jeśli ktoś przy tym dobrze zarobi, to dlaczegoż nie? Oczywiście, ale zresztą i pan i ja pewnie znamy wiele osób, które wyjeżdżały do pracy, potem wracały tutaj. Ale to wymaga uzgodnień racjonalnych, także ja się podjąłem, że będę i z rektorem na ten temat rozmawiał i z kierownictwem Wydziału Lekarskiego po to, żeby ustalić, żeby to było na czystych zasadach, na czystych warunkach. No i tak myślę, że to ma głęboki sens. Miałem bardzo ciekawe spotkanie na Uniwersytecie w Kodbus. Rozmawiałem na temat bardzo ważnej firmy z Zielonej Góry, DTP Poland, która robi bardzo ważne produkty w dziedzinie wysokich technologii informatycznych i robotyzacji procesu technologicznego i ma wielkie sukcesy na targach CeBIT i chcą osadzić to w większym stopniu również na badaniach tutaj naukowych opartych o nasz uniwersytet i Uniwersytet Techniczny w Kodbus. Mam nadzieję, że dojdzie do spotkania. Myślę, że dr Jacek Roba, który jest wielką postacią, zresztą zachęcam, by kiedyś z nim porozmawiać, bo to jest zielonogórzanin, który w relacjach polsko-niemieckich gospodarczych osiągnął chyba najwyższy pułap. To jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i w Niemczech osób od dziedziny gospodarki. Jest tam zaangażowana, nazwisko Scheina samo się broni. No i to jest ta potrzeba szukania wpływu tych działań transgranicznych na pobudzanie gospodarki, na ożywienie, na pokazanie twarzy pozytywnej, de facto na rozwój pogranicza jednego i drugiego regionu. No tak, ale też i scalanie, bo ono jest tak ważne, jak chociażby to, o czym tutaj już w tym radiu mówiliśmy, w Radiu Indeks, że ten park w Zatoniu to nie jest tylko naprawienie jakiejś cząstki zieleni, o zieleń dba Zielona Góra, jak żadne inne miasto. Żadne inne miasto w województwie lubuskim nie realizuje takich projektów skierowanych ku zieleni jak Zielona Góra. Wiem, że jest kilku polityków, którzy ubrali szaty ekologów i próbują mówić o tym, że to oni są obrońcami zieleni. Za chwilę, jak się znajdą w Radzie Miasta, będzie można zweryfikować, albo jak się nie znajdą w Radzie Miasta, to przestaną się troszczyć o zieleń, ale tak naprawdę to ten projekt w Zatoniu
parkowy pobudza ogromne pokłady współpracy w ramach Europejskiego Związku Parków Łużyckich, który dotyczy nie tylko dziedzictwa, nie tylko samej kultury przyrodniczej parkowej, ale całego dziedzictwa kulturowego. Oczywiście. Silnie osadzonego w relacjach właśnie łączenia przyrody z kulturą, z historią, no a to też zmiana jest oblicza. My musimy pokazać, że ta europejskość Zielonej Góry, naszego regionu, jest osadzona w większych realiach, głównie w tym przypadku tutaj i z tą kulturą germańską, ale też i tą frankońską, bo tutaj francuskie wpływy też są bardzo, bardzo mocne. I zresztą Francuzi przyjeżdżali oglądać park i pozostałości pałacu w Zatoniu i robiło to na nich wielkie wrażenie, czego nie można często powiedzieć o Zielonogórzanach, którzy jadą i mówią ruina po prostu. No, to znaczy na szczęście mamy tam takiego fajnego samozwańczego kustosza Jarka Skorulskiego, tak, który mieszka przy parku, jest naczelnikiem, jest pasjonatem i robi to wszystko z zapałem. Ja też tam czasami wkładam swoje 3 grosze, tak czy inaczej. Zależy mi na tym, by i każdy, kto jest mieszkańcem Zielonej Góry, by to wszystko, co jest pozytywne w Zielonej Górze, pokazywać po drugiej stronie. Tak jak ostatnio staram się po niemieckiej stronie bardzo głośno promować odbudowę fabryki koniaków z tyłu za hotelem Ruben, bo to będzie jedno z ciekawszych miejsc całego pogranicza polsko-niemieckiego, a skoro to jest inwestycja, która ma przynosić dochody, to my, osoby publiczne, musimy zrobić wszystko, by pomóc rozpropagować tak, by poprawić rentowność tych przedsięwzięć. Tyle możemy zrobić i to zrobić bezinteresownie. Zwłaszcza, że tu rynek jest bardzo ciasny i to nie jest taki prosty interes. No nie jest prosty. Oczywiście nie może być to skierowane przeciwko nikomu. To musi być pewien element dodawalny, bo kiedy turysta przyjeżdża, to on nie chce się koncentrować nigdy na jednym miejscu, tylko chce po prostu popróbować, posmakować i zobaczyć. Jak najwięcej. Najczęściej. Jak najwięcej. Dokładnie tak. A zamknijmy ten temat i porozmawiajmy trochę o przyszłości. Mówi pan, że w Niemczech nie ma jeszcze burzy przedwyborczej. U nas powoli ta burza się zaczyna. Będzie kolejna kadencja niosła wiele zmian, między innymi zmian w funkcjonowaniu samorządów, trochę inne kompetencje radnych, trochę więcej obostrzeń, trochę więcej decyzyjności, chociażby dla przewodniczących rad miast, gmin czy sejmików. No dużo się zmieni w tym temacie i trzeba się do tego przygotowywać. No w zasadzie my zmieniliśmy już statut. To są rzeczywiście zwiększone kompetencje i wzmocnienie roli radnego i wzmocnienie roli przewodniczącego. Jeżeli to będą rozsądni ludzie przewodniczyć i będą chcieli lepiej zorganizować pracę Rady Miasta, głównie po to, by lepiej radni się komunikowali z mieszkańcami, to będzie bardzo fajnie. Natomiast jeśli to będzie skierowane po to, by przywalić wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, tak się czasami zdarza, marszałkowi, no to po prostu będzie to destrukcyjne dla samorządu. Więc strasznie ważne, kto będzie z tych instrumentów korzystał. Te sposoby dotyczące jawności, oczywiście one są dobre. Chociaż one funkcjonują, akurat, wie pan, no, mówi się o głosowaniu imiennym, to tak no naprawdę kto chce, to sprawdzi, tak, kto jak głosował. Ja to wprowadziłem w sejmiku bez w zasadzie wiedzy, jednym pociągnięciem wprowadziłem jawność. Wiem, że w niektórych sejmikach to nie jest zrobione. Jawność interpelacji również, jawność odpowiedzi również. Czyli te w Radzie Miasta również każda sesja jest nagrywana. Te standardy są potrzebne. Tak, to wydaje mi się, upowszechnienie tego na mniejsze rady chyba wiele pomoże, bo tam troszeczkę dochodziło do takich czasami zupełnie niepotrzebnych utajnień. By tutaj dać większe prawo wpływu radnego, no oby to był zawsze konstruktywny. No, kiedy obserwuję niektóre rady miasta, na przykład w stolicznym mieście Zielona Góra, radni próbują zbijać kapitał polityczny na śmierci człowieka. Na miły Bóg, niech nikt swojego kapitału politycznego nigdy, kiedykolwiek nie zbija na niczyjej śmierci. To jest ta brudna strona polityki. Wiem, że to jest po prostu po jednej znanej tragedii dosyć chwytny sposób zdobywania sobie popularności, ale obrzydliwy, ale bolesny, ale niesprawiedliwy
I najgorsze jest to, kiedy osoba, której śmierć tragiczna jest jakimś przyczynkiem, jej nie ma, a więc ona nie może wyjaśnić, nie może powiedzieć. W tej sprawie, o której pan mówi, mam ciekawostkę z wczoraj czy z przedwczoraj. Wpływa pismo do Rady Miasta, bo Rada Miasta zdecydowała, że komisja rewizyjna, między innymi poza prokuraturą, która z automatu jakby działa w tej sprawie, będzie również kontrolowała miejskie spółki. Natomiast od wojewody wpływa pismo do ratusza, że wszczyna postępowanie w sprawie ewentualnego unieważnienia de facto tejże uchwały, czy podjęta ona została zgodnie z prawem i tak dalej, i tak dalej. 99% przypadków, jeśli chodzi o wpłynięcie takiego pisma zawiadamiającego, skutkuje tym, że ostatecznie uchwała zostaje unieważniona. No jestem też radnym, bo będąc przewodniczącym, jestem też radnym. Staram się koncentrować swoje działania zawsze publicznie na tym, co jest najważniejsze dla przyszłości, na szukaniu porozumienia, na szukaniu takich zadań i problemów, dzięki którym rzeczywiście można coś poprawić. I rzeczywiście pokusa dotycząca tego, by skorzystać z jakiejś okazji zaistnienia na no, obserwował pan to przez lata wielokrotnie. I zachęcam, by tego nie czynić. Natomiast jeśli nawet, o to pan pytał, czy te uprawnienia, kompetencje Rady są wzmocnione, zasadniczo są wzmocnione, chociaż oczywiście wydaje mi się, że to wcale nie było aż tak daleko idące rozwiązanie. Ja jestem jednym z polityków, który zawsze śmiało krytykował bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i w dalszym ciągu jestem sceptykiem tego rozwiązania. Prowadziliśmy to pospiesznie, źle i w dalszym ciągu tego nie skorygowaliśmy. Zwracam uwagę, że każdy prezydent, wójt, burmistrz jest najważniejszym pracodawcą w swojej gminie. Największym i najważniejszym pracodawcą. I to jest jedyne stanowisko, na które nie trzeba mieć żadnych kompetencji. Wszędzie indziej, kiedy się nawet jest kierownikiem trzyosobowego zakładu, trzeba mieć bardzo wysokie kompetencje. Prezydentem, wójtem i burmistrzem może zostać każdy, a odpowiada za największe pieniądze, odpowiada za naszą przyszłość, musi być wzorem etycznym, musi mieć wyobraźnię, musi być nerwy ze stali, musi być człowiekiem. A z tym bywa różnie, bo różne osoby takie rozpoznawalnym, urzędy piastowały i piastują. Musi być świetnym urzędnikiem. No to jeśli chcieliśmy naprawić samorząd, to mogliśmy to zrobić, a poszliśmy troszeczkę. A powinniśmy naprawić kiedyś jako Polacy, mówię, przede wszystkim, czy rządzący powinni się w końcu tym zająć, bo ja uważam, że tak. Tym, jak wygląda kwestia organizowania kampanii wyborczej. Widzi pan, co się dzieje, no jeździ pan czy po województwie, czy chodzi po Zielonej Górze, czy jeździ po Zielonej Górze. I mamy taką fikcję w postaci, nie ma kampanii wyborczej, bo formalnie nie mamy terminu wyborów i tak dalej, i tak dalej. I oglądamy sobie billboardy. Tu jakiś kandydat reklamuje niby jakąś gazetę, tu oczywiście nie ma tam wzmianki, że jest kandydatem, tu ktoś mówi polub mnie na Facebooku, taka w ogóle dziwna forma, tak? Jakby billboard miał cokolwiek wspólnego z Facebookiem. W szpital i pani marszałek, mamy potężny billboard w tej chwili na Urzędzie Marszałkowskim, który też można byłoby podpiąć. Ze smutkiem, momentami z obrzydzeniem na to patrzę, dlatego że sam uczestniczę w wyborach, wydaje mi się, że ktoś, kto pełni jakąś funkcję i ma chęć nadal kandydować, to powinien się skoncentrować właśnie na tym, by rozwiązywać problemy, a nie koncentrować się na wizualizacji twarzy, czy też swojego nazwiska. Właśnie często, kiedy jestem w Niemczech, bo w Niemczech też co chwilę bywają jakieś wybory, to oni się dziwią temu, ponieważ u nich jest pewnego rodzaju dyscyplina i dopiero kiedy jest ogłoszona kampania, wtedy jest ta wizualizacja, wtedy są plakaty, banery, wybory, ulotki wyborcze. Też się uczmy tego od naszych sąsiadów. Ale widzi pan, Polak jak zwykle szuka wytrychu, wie pan, bo teoretycznie nic nie można zrobić takiemu kandydatowi. Wie pan, to nie są wytrychy, to jest oczywiste łamanie prawa. Ale z uśmiechem i z takim puszczaniem oka trochę. I tutaj wydaje mi się, że zabrakło przy tej całej zmianie prawa wyborczego upowszechniania, żeby nie było one oszustwem, żeby one coś tam nie były, żeby nie było przeinaczeń. Zabrakło takiego prawa tym państwowym komisjom,
komisji wyborczej, bo ona mogła reagować i powiedziała tak, pan musi to usunąć, bądź ponieść koszty, bo to jest niezgodne z prawem. To jest tak banalnie proste, by to eliminować i w tym świecie elektronicznym, i w tym, gdzie widzimy już banery niektórych polityków na plakatach. A jak pan mówi o świecie elektronicznym, bo wiadomo, internet rządzi się swoimi prawami, ale są tacy, którzy mówią, że odkąd funkcjonujemy w tak zinformatyzowanym społeczeństwie i właściwie każdy ma dostęp czy do mediów społecznościowych, czy do internetu w ogóle, to coś, co nazywamy tak zwaną ciszą wyborczą, jest kompletną fikcją. Tak, tu się zgadzam z tym, że to rzeczywiście jest tylko pozorna cisza wyborcza, bo są takie sposoby, inteligentne sposoby, by nawet wtedy, kiedy odbywają się wybory, czy też przed dzień, kiedy formalnie ta cisza jest, by to robić. Wydaje mi się, że wszyscy, czy też bardzo wielu będzie to na 100%, łamało. Oczywiście. No cóż, chciałbym powiedzieć o tym, że najlepszym przykładem jest dobry wzór. Ja staram się nie popełniać żadnego z tych błędów, o których pan mówi. Pan, jestem przewodniczącym sejmiku, to wydaje mi się, że jakiś przykład pozytywny muszę dawać i staram się poddawać tym rygorom prawa, mówiąc o tym, jak należy je szanować. I zachęcam innych do poskromienia się i wie pan, jak grajdzie o tak wysoką stawkę, jak na przykład prezydencja w Warszawie, to przecież tam nikt nie robi tajemnicy z tego, właśnie, że pan Jaki z panem Trzaskowskim po prostu okładają się pałkami, kiedy tylko mogą, robią spotkania z mieszkańcami i tak dalej, prezentują swoje wizje. A formalnie właściwie nie wiadomo, czy kandyduje. Może nie jestem idealistą, ale kiedy jeżdżę na spotkania z młodymi, kiedy mówię o tym, że byłem posłem, burmistrzem, dzisiaj jestem przewodniczącym sejmiku, to jednych to od razu rajcuje, pytają się, jak można kimś takim zostać. Więc ja odwracam pytanie. Pytam się, kto z waszej klasy najbardziej się troszczy o problemy koleżanek, kolegów? Znacie się. Mówi, o Krysia. Tylko ty, Krysia, kandyduj w wyborach. Nikt inny. Po prostu tylko wtedy, kiedy do wyborów będą szli ci przyzwoici społecznicy. Ale z młodymi ludźmi jest ciekawie. Ja patrzę czasami przez pryzmat. Rzeczywiście najlepiej, wyborów. Urząd miasta, rada, to nie jest spółka, która ma zarobić, to jest jednak misja publiczna i trzeba stosować najwyższe standardy. No, o to będę apelował, ale póki co, to prześcigajmy się w trosce o dobro publiczne, o interesy Zielonej Góry. Bądźmy dobrymi ambasadorami Zielonej Góry. Ja staram się być, zapewniam pana, że wykonuję tą robotę za granicą dosyć solidnie, uczciwie, bo w zasadzie nigdy, trochę łamiąc prawo, nie rozliczam delegacji za swoje wyjazdy zagraniczne, by ktoś nie mówił, że jeżdżę za granicę to, z powodów finansowych. Może będę miał tego rodzaju problemy, ale takie problemy mogę mieć. Rzecz w tym, by w sytuacji, kiedy my mówimy o tych problemach dotyczących tej Europy, na ile Polska w tej Unii będzie, na ile to się wszystko wali, na ile ten wizerunek Polski jest zniszczony, to pan, bo jest nas trzech tutaj w studiu, trzech facetów, niestety nie ma żadnej kobiety, to my, przekraczając granice, mamy powinność jak najlepszego reprezentowania Polski i miasta, z którego pochodzimy. To jak pan mówi o reprezentacji, w następnym roku będziemy wybierać reprezentację do Parlamentu Europejskiego. No wszystko na to wskazuje. I co pan sobie myśli o tym, co mówi prezydent, kiedy mówi, że bardzo mocno będzie się zastanawiał nad tym, czy przypadkiem nie zawetować, co oznacza, że pewnie zawetuje nowe prawo wyborcze, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. W tym przypadku prezydent ma rację. W innych przypadkach racji nie ma. Ja dzisiaj się spotkałem z taką opinią, że to jest tak błaha sprawa dla Prawa i Sprawiedliwości, że właściwie to nawet dobrze dla prezydenta, że tam specjalnie nikomu nie zależy, żeby zmieniać tę ordynację. Ja chcę oceniać to w takiej kategorii, że rzeczywiście wybory do Parlamentu Europejskiego cieszą się coraz mniejszą popularnością
I to rozwiązanie, które sobie PiS wymyślił na kolanie, zupełnie by doprowadziło do tego, że 10% poszłoby do wyborów, do parlamentu. Trudno jest mówić ludziom, że ta Unia jest europejska, zła, a potem mówić, ale to musimy tam iść. To taki trochę Korwin-Mikke. Nie chcę Unii, ale właśnie pójdę i będę brał tam pieniądze. Czyli, jakieś krótkie przebudzenie, może olśnienie słońcem prezydenta, może wyrachowanie. Wina episkopatu, który apelował do prezydenta, żeby tak się zachował. Ale jeśli tak, to zachęcam episkopat, nie wiem, czy taką siłę ma Radio Index, by w innych sprawach też zabierał głos, chociażby w sprawie obrony konstytucji. Czyli przypominam też wszystkim stanu duchownego, że konstytucja jest ważniejszą, zwłaszcza, że polski kościół katolicki w oparciu o konstytucję, umowę konkordatową ma bardzo silną pozycję w Polsce, powinien być pierwszym stróżem konstytucji i może by też wezwał prezydenta do przestrzegania konstytucji. A tak naprawdę to wydaje mi się, że pełniąc taką funkcję jak prezydent Rzeczypospolitej, mając ogromny urząd, naprawdę wiadomo, co się powinno zrobić, bo pan to wie i no ja na razie też to ten wiem. Ogromny urząd razem z prezydentem leci do Australii pooglądać fregaty, a to jest zupełnie... Nie, dobrze, niech tylko reprezentuje dobrze Polskę. Znaczy pytanie, czy z tym całym urzędem trzeba lecieć do Australii. Niech wytłumaczy, dlaczego Kuśnierewicz jednak nie będzie robił tego rejsu przez cały świat. Coś inny będzie robił. Jakieś barwy tego jachtu są teraz w ścisłej tajemnicy utrzymywane. No, jednak flagą polskich żagli jest Kuśnierewicz. Przypominam i ważne jest to, żeby to robił Kuśnierewicz, a nie... Znaczy ja sceptycznie jestem nastawiony do samego pomysłu, tak, promowania w ten sposób Polski, ale to jest zupełnie inna kwestia. Musimy kończyć, panie przewodniczący. Ważniejsze są ludzie niż pomysł. Zdecydowanie. Czesław Fiedorowicz, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę.